Witam Was w siódmym odcinku podcastu Historia dla Dorosłych. Omawiam tutaj tematy, czy może poszerzam tematy, które będę chciał omówić także w podcaście Historia według dzieci. Tam prawdopodobnie nie będzie wszystkich rzeczy, które omówię tutaj w tej audycji. Ja nazywam się Piotr Borowski i prowadzę kilka podcastów historycznych. Jeżeli interesuje Was ten temat, to w notatkach znajdziecie linki także do moich innych podcastów. Ten odcinek chciałbym poświęcić dobrawie, która też jest znana pod imieniem Dąbrówka. Myślę, że większość z nas pamięta, że była to czeszka, która wyszła za mąż za mieszka I, I skłoniła go do przyjęcia chrześcijaństwa. Tego się wszystkiego uczyliśmy w szkole. To wszystko jest oczywiście prawda, albo prawdopodobnie prawda, ale z tą postacią wiąże się wiele innych ciekawych, czasami może nawet strasznych faktów. Zajmijmy się jednak najpierw samym imieniem. Niemiecki kronikarz i biskup Tietmar Dietmar z Mesemburga, który znał języki słowiańskie, twierdzi, że miała na imię Dobrawa. Pisał też, że to imię wywodzi się od słowa dobra i tak też ją zapamiętała historia jako taką dobrą chrześcijankę. Miała więc na imię Dobra. Można chyba przypuszczać, że jej ojciec lubił dawać imiona, które coś znaczyły. Ona miała więc na imię Dobra, a jej młodsza siostra Mlada tak miała na imię Mlada co można przetłumaczyć jako Młoda, bo była po prostu młodsza. To, a także kilka imion, które później omówimy, wskazuje chyba właśnie na to, że ojciec dawał imiona, które coś znaczyły. Tak więc Dobrawa była dobra, jednak jej rodzina, szczególnie jej ojciec, raczej dobrzy nie byli. Ojcem Dobrawy był Bolesław I Srogi, władca Czech. Już sam jego przydomek wiele mówi. Jego starszym bratem był Wacław I Święty. Bolesław kazał zamordować swojego brata podczas uczty. Podobno dokładnie tego samego dnia urodził mu się syn, którego nazwał Strachkwas. To słowo, to imię Strachkwas prawdopodobnie znaczy straszna uczta. Jako pokutę za bratobójstwo oddał tego syna do klasztoru. Ja osobiście muszę powiedzieć, że mam wątpliwości co do skruchy Bolesława. Przecież to on zabił, a jego syn musiał odpokutować za niego. Następcą tego Bolesława I srogiego w Czechach został Bolesław II Pobożny. Przydomek miał lepszy, ale ten Bolesław II Pobożny wymordował ród z którego wywodził się święty Wojciech. Będę jeszcze o tym później mówić, ale na razie wróćmy do Dobrawy. Podobno jej ojciec Bolesław I Srogi miał sojusz z Wieletami przeciwko państwu Polan rządzonemu przez Mieszka. I być może właśnie dlatego, być może właśnie z tego powodu Mieszko ożenił się z córką Bolesława Srogiego. Zobaczcie, to całkowicie zmieniło sytuację. Bo zamiast być atakowanym przez wieletów z jednej strony, a Czechów z drugiej, Mieszko zaatakował wieletów, mając posiłki czeskie. Jaki więc Mieszko miał główny powód, aby żenić się z Dobrawą? My, patrząc na przeszłość, zwracamy uwagę na te najważniejsze wydarzenia takie, które całkowicie zmieniły rzeczywistość. Pokonanie wieletów w kolejnej wojnie nie było niczym wyjątkowym. Wojny z nimi Polanie prowadzili wcześniej i prowadzili także później. Jednak wydarzeniem, które całkowicie zmieniło Polskę, był chrzest jego władcy. Pamiętajmy jednak, że to, co my myślimy o tym, co jest ważne, dla Mieszka niekoniecznie było najważniejszym problemem. Pamiętajmy, że dla Mieszka prawdopodobnie największym problemem były właśnie ciągłe wojny. Małżeństwo z Dobrawą dawało pokój z jednym z sąsiadów oraz posiłki na wojnie z drugim z sąsiadów. Można więc chyba przypuszczać, i ja tak myślę, że głównym powodem tej decyzji chodzi o małżeństwo z Dobrawą nie był późniejszy chrzest, ale tymczasowe korzyści strategiczne. W przeszłości nie spisywano umów międzynarodowych, ale po prostu się żeniono. Można więc chyba określić Dobrawę jako takiego czeskiego ambasadora na dworze mieszka. Widać to nie tylko w kwestiach wojennych, ale także politycznych. Polska była w sojuszu z Czechami przez cały okres życia Dobrawy. Polacy i Czesi wspólnie walczyli, wspólnie też decydowali, na kogo będą stawać przy wyborze nowego cesarza, bo zarówno Polanie, jak i Czesi byli wtedy częścią Cesarstwa Niemieckiego. Gdy Dobrawa zmarła w 977, Mieszko wziął sobie za żonę Niemkę Odę i w sojuszu z Niemcami napadł na Czechy. Tak więc zobaczcie, Dobrawa umiera, czyli kończy się jej urząd ambasadora czeskiego na dworze Mieszka i w zasadzie można powiedzieć niemal od razu, parę lat później Mieszko napada na Czechy. Tak więc sojusz z Czechami trwał tak długo, jak żyła ta ambasadorowa, czyli Dobrawa, żona mieszka, czeszka, czyli taka ambasadorka na dworze mieszka. Ale jaka była jej rola w chrystianizacji Polski? Dobrawa przybyła do Polski wraz z orszakiem, w którym chyba był Jordan, który później był pierwszym polskim biskupem, oraz sobiesław Sławnikowicz, który później ściągnął do Polski swoich braci: Wojciecha i Radzyma. Wojciech zginął później, nawracając pogań, i został świętym, pierwszym świętym polskim, a radzym został pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim. Wygląda więc na to, że chociaż Mieszko nie został chrześcijaninem od razu, to jednak pozwolił swojej żonie na jej praktyki religijne. Według tradycji Dobrawa miała założyć dwa kościoły w Gnieźnie i jeden na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Jak jednak przekonała Mieszka do chrześcijaństwa? Według niektórych czeskich kronikarzy dobrawa miała być stara w momencie małżeństwa z Mieszkiem. Pamiętajmy jednak, że to określenie znaczyło zupełnie coś innego niż znaczy obecnie: kobiety wychodziły wtedy za mąż już w wieku 12-13 lat, tak więc dwudziestoletnia kobieta była już stara według tamtych kanonów. Niemniej była ona praktykującą chrześcijanką, przestrzegającą wszystkich postów. Niemiecki kronikarz Biskup Tietmar napisał, że aby skłonić mieszka, skłonić go do chrześcijaństwa, rezygnowała z przestrzegania tych postów. Wprawdzie kronikarz wspomina o jedzeniu mięsa w czasie postu, ale w podtekście jest chyba mowa o wstrzemięźliwości seksualnej w tych okresach, bo chrześcijanie w tamtym okresie nie mogli jeść na przykład mięsa w czasie postu, ale również mieli się wstrzymywać od stosunków seksualnych. Wydaje się więc, że Dobrawa rezygnowała z tej formy poszczenia, aby urobić Mieszka. Według niektórych wyliczeń przybyła na ślub do Polski w 965 roku, a już rok później, w 966, Mieszko dał się ochrzcić. Niektóre jednak źródła podają, że współżyli ze sobą dopiero po chrzcie. Są to jednak późniejsze źródła, ale zdaje się to potwierdzać narodzenie Bolesława w 967, czyli rok po chrzcie. Jak było naprawdę, możemy tylko przypuszczać. Mi osobiście podoba się jednak wersja Tietmara. zwróćmy teraz uwagę na Bolesława, syna Mieszka i Dobrawy. Zauważcie, że miał on na imię tak jak wielu członków rodziny Dobrawy. Władcą Czech był najpierw Bolesław I. Srogi, ojciec Dobrawy, potem Bolesław II. Sprawiedliwy, jej brat, a po nim Bolesław III. Rudy, czyli jej bratanek. Już po śmierci Dobrawy władcą Czech został jej syn, Bolesław, którego my numerujemy jako pierwszego, mówimy o nim Bolesław I. Chrobry, ale w Czechach był on Bolesławem IV. Wydaje się też, że Dobrawa wniosła w posagu mało Polskę z Krakowem. Mieszko I, wysyłając do papieża do Gomy Judeks, judex, opisał granice Polski bez Małopolski. Ta przypadła synowi Dobrawy, czyli Bolesławowi Chrobremu. Oczywiście Bolesław później wziął wszystko, wyganiając synu swojej macochy, ale początkowo miał rządzić w tej części, która przypadła mu w ramach swego rodzaju posagu jego matki Dobrawy. W tamtym okresie Polska nie miała jeszcze swojego świętego. Za to świętym Czech został wuj Dobrawy, Wacław I Święty, zamordowany przez jej ojca. I właśnie święty Wacław został także patronem Polski, a szczególnie mało polski. Dobrawa miała też wpływ na to, co się wydarzyło później. Jak już mówiłem, w jej orszaku przybył do Polski sobiesław Sławnikowicz. Nie zginął on, kiedy władca Czech wybijał Sławnikowniców, wybijał ród Sławnikowniców, nie zginął, ponieważ był w Polsce. Brał on udział w wyprawach Chrobrego, także tej późniejszej na Czechy, i zginął tam, zginął w Czechach, osłaniając odwód Chrobrego z Pragi. Wcześniej jednak ściągnął do Polski dwóch swoich braci, którzy też przeżyli wymordowanie rodu Ściągnął Wojciecha, który został pierwszym polskim świętym, oraz Radzyma, który został pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim. Tak więc wpływy czeskie trwały w Polsce długo, długo po śmierci Dobrawy. Podsumowując, Dobrawa przybyła do Polski prawdopodobnie jako potwierdzenie sojuszu wojskowego i politycznego. Chrzest Mieszka nie był wymagany do tego. Mimo wszystko, przez rok nakłoniła męża do przejścia na chrześcijaństwo. Była swego rodzaju ambasadorem. Za jej życia Polska była w sojuszu wojskowym i politycznym z kolejnymi czeskimi władcami. W odróżnieniu od swojego ojca Bolesława I Srogiego, który zabił swojego brata, oraz w odróżnieniu od swego brata Bolesława II Pobożnego, który wymordował Sławnikowiców, ona była dobra, była dobrą chrześcijanką. Tak przynajmniej pisał o niej niemiecki kronikarz, który przypomnijmy, był niechętny Polakom. Mimo wszystko bardzo dobrze wypowiadał się o Dobrawie. W jej orszaku przybyli do polscy przedstawiciele kościoła. Na przykład był chyba w tym orszaku Jordan, który został prawdopodobnie pierwszym polskim biskupem. Krótko mówiąc, Dobrawa miała ogromny wpływ na sojusz za swojego życia, ale jeszcze większy wpływ poprzez skłonienie męża do chrześcijaństwa. Miała ogromny wpływ na Polskę, na historię Polski. Na dzisiaj to wszystko. Nie wszystkie podane informacje w tej audycji są stuprocentowo pewne. Jest wiele rzeczy, których musimy się domyślać i niejako czytać między wierszami tamtych kronikarzy. Gdyby ktoś z Was, drodzy słuchacze, miał ochotę podyskutować na ten temat, być może nawet polemizować z podanymi przeze mnie poglądami, to zapraszam do kontaktu. Może nagramy wspólną audycję, w której będziemy, się, w której będziemy polemizować czyli to takie ładne słowo nakłócenie się. Ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, zapraszam niedługo do kolejnej audycji, a więc do usłyszenia.